Długo nie było nic z pola, dlatego dzisiaj tak trochę urozmaicenie. Witam Was w kolejnym odcinku i chciałbym Wam tak trochę pokazać, co tu się u mnie dzieje. A mianowicie tak, codziennie pada, praktycznie pada, ale to, co Wam teraz pokażę, to Was z butów wysadzi. Zobaczcie, już się robią takie czarne miejsca, tam gdzie zostało przypalone zboże. Tam gdzie wiecie, tam gdzie były te mocne pasy, tam to najpierw wszystko przypalało. A teraz powoli wszystko się czarnieje. Po prostu wszystko dojrzałe już jest, ale codziennie pada i się to wszystko, no wszystko już dosłownie gnije. Bo ta woda dosłownie w niczym nie pomaga. Ona tyle pada, że ona tylko moczy tą słomę, ale podlewający deszcz to nie jest. A dlaczego, to zaraz Wam pokażę. No, zboże miękkie. A byłoby praktycznie do koszenia. Ten deszcz, gdyby padał jakieś 2 miesiące temu, byłoby super. A teraz to jest jakby na dobitkę tego wszystkiego, co się dzieje. Ziemniaki ogólnie schną. Mimo to, że codziennie pada. O, widzicie, jaki tu jest powój z przodu? Tam dalej też tak. A co tu było? Co tu było? O. Dziki już się goszczą. Ale jak? Dziki w polu, jest elegancko. Także powoli trzeba będzie to wszystko kopać. O. I Wam zaraz pokażę, co się dzieje, że szału nie ma z wilgocią ogólnie. W ogóle nie ma szału. Ta wilgoć, co jest teraz, to tylko, ja bym może było powiedzieć, no nie podlewasz tak. A za chwilę Wam pokażę dlaczego. O, tu jest jęczmień, raczej pozostałość jęczmienia. Jęczmienia nie ma nic. O, goła ziemia, trawa, ten rok, ja nie wiem, jak można w ogóle to podsumować, ale nie ma nic, zobaczcie, to jakbym nie miał swojego kombajnu, to bym po prostu tutaj jakąś talerzówkę wziął, albo nie wiem co, ale wezmę to z kosze, bo najniżej jak się da, było wszystko uwalcowane. I zaraz pójdzie tutaj tak, z tyłu szarpak, bo słomy tu nie będzie żadnej. Słomę wszystką tutaj zbiera Wojtek. Tu i na dzierżawach. Nie pytajcie mnie, ile jestem w tym roku w plecy. Jezus. To nic innego, zostaje jak się tylko śmiać. A ja teraz biorę hak i zobaczymy, co tu będzie. Bo przyjechałem trochę ziemniaków ukopać. O, tutaj ostatnio z Łukaszem kopałem. O, jak ładnie dziki się goszczą. Trzeba będzie zadzwonić tutaj do myśliwych, żeby mieli oko na to. Z miłą chęcią na pewno przyjadą i zobaczą co i jak. A, jeszcze zerkniemy do Gryki. Bo ja tu wczoraj tylko tyle co zerknąłem przyjazdem. Gryka fajnie wygląda. Gryka naprawdę fajnie wygląda. Ją trochę przypaliło, ale pozytywnie. Ale już wiem, że nie należy rozsiewać nawozu piastem, bo miałem, już to wspominałem, że miałem taki nawóz, taki trochę inny i on się tylko nadawał na piasta. No i trzeba było czwórką jeździć i mniejszy nastawić, mniejszą szczelinę i dwa razy gęsia, a jeździłem ścieżkami i mamy efekt, jaki mamy, że tam, gdzie była wilgość, to wtedy fajnie rosła, przyszła susza, to te miejsca wtedy zaczęło wypalać, bo wiecie, azot potrzebuje dużo wilgoci. Wtedy rośliny intensywnie rosną, ale jeżeli nie mamy dostatecznie dużej ilości wilgoci, to te miejsca są pierwsze narażone na właśnie takie zjawiska, że są poprzypalane miejsca, ale w tym dole to tam wilgoci nie zabrakło i są legi są i tam jest naprawdę zboże, to będzie tęgie. O, a tu tak wygląda gryka, no całkiem niezła. Tutaj z brzegu jest taka najsłabsza, bo tu, o, jak widzicie, drzewa są takie fest. A tam dalej już jest dużo ładniejsza. Gęsta jest jak ścisz. O. Takiej gęstej gryki chyba jeszcze nikt nie miał. Ja tu wisiałem na to 20 kg, a tu jest niecałe 20 arów, chyba 19 arów. Z tego co pamiętam po wniosku. Bo wniosek jak robiłem, to też tu wszystko rozmierzałem. No. A. Zobaczymy, kombajn się wpuści i to jest właśnie zaleta swojego kombajnu, że można wjechać gdzie się chce. A co do ziemniaków, ziemniaki są praktycznie w tym roku 100% ekologia, no 95% można powiedzieć, bo był wykonany oprysk na
Na stonkę. Na stonkę był oprysk wyznany i chciałbym wam bardzo podziękować za wszystkie rady, bo ten oprysk był strzałem w dziesiątkę i po jednym zabiegu cała stonka została zneutralizowana. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? I to był cały zabieg. To był jeden zabieg i to tyle. I to tylko jest obornik. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany ziemniaczkami, to po niedzieli chcę tu już zacząć, jakby powiedzieć, kompanię ziemniaczaną. Nie, tak całkiem serio mówiąc, będę już kopał tak ziemniaki pod sprzedaż. Także jeżeli ktoś z okolic jest zainteresowany ziemniakami, to zapraszam. Bardzo dużo ludzi w zeszłym roku było zainteresowanych ziemniakami i każdy, kto wziął na próbę, potem do mnie wrócił, bo tam komuś zasmakowały, i bardzo, bardzo dużo ludzi przyjrzało po ziemniaki, a ja już tych ziemniaków nie miałem, więc o czym to świadczy? Nie ilość, tylko jakość. One są nieco mniejsze, nieco może mają inny kształt, ale mają smak. To jest najważniejsze, co może dać, że one są ziemniakami, a nie pompowanymi tak bulwą z wodą. No, tyle ode mnie. Dobra, ja biorę hak, ubieram rękawice i kopiemy. Hak jest, wiaderko jest. I teraz tak, wejdziemy tu, gdzie dziki były, czy gdzieś indziej. To jest gatunek Bella Rosa. I zobaczymy, co on tutaj nam pokaże. O! I zobaczcie, mimo to, że pada, to jest dalej sucho w tych ziemniakach. I szału nie ma. I mimo to, że jest taki duży areał, to tego ziemniaka nie będzie dużo. O. I zobaczcie, jak tu jest sucho. O. O, tu jednego haczynąłem. A za to obornika tu wszędzie się wala pełno. O, tu jest nieco ładniej. O, takie ziemniaczki to tak. Ale jest ich naprawdę sporadycznie, bo zostało tu z początku wegetacji wszystko upalone i no nie miało jak to rosnąć. Teraz już zaraza wchodzi. One już powinny kończyć wegetację, a dopiero mają trochę wilgoci. Także widzicie. O, tam gdzie było troszkę jakieś lepsze warunki, tam jest ziemniak. O, jest było troszkę mokrzej. O. Także widzicie. Szału nie ma. A zobaczymy, może tutaj gdzieś wykopiemy. To już jest inny gatunek. To już jest wineta. Co tu jest? O! Wineta, o, taka jest. To zasypiemy. Ale widzicie, jak jest sucho? A u nas od 2 czy 3 tygodni dzień w dzień pada. Ale to jest taki deszcz, spadnie te 3-4 litry i zboże się robi czarne, a podlewa, cień się podlewa. Także to jest takie jakby zwieńczenie tej całej suszy. Bo gdy miał ten deszcz spaść, to go nie było. Suszyło te wszystkie pola, a teraz, gdy już czas zbioru jest, to zaczyna to wszystko gnić, ta reszta cała, co została. I mamy błędne koło. Najpierw nie mogło urosnąć, a teraz nie można ani tej resztki zebrać. I ja już nie wiem, co na ten temat sądzić. A wy co myślicie na ten temat? Czy ta pogoda jest jednak sterowana? Czy to tylko jest mój wymysł? Czy po prostu taki głupi rok jest. Naprawdę ten rok jest z roku na rok coraz gorszy. Wody w rzece jeszcze nie ma. Tego, mimo to, że pada. Ale o. Będzie bez szału. O, parę groszków jest. Tam by spokojnie jeszcze
urosły. O, jeden ziemniak. O, nie, jednak cztery. Ale bez szału. No i widzicie, tutaj nie wiem ile, 1,5 metra wykopane, pół wiaderka nakopane i powinno wystarczyć. A jutro jak się uda, to chcę wjechać kopaczką, jeden rządek albo i dwa przejechać, pozbierać, sprzedać kasiorkę do kieszonki i lecimy na zabawę. Nie, całkiem poważnie, jest bardzo dużo wydatków, jest wydatków dużo na budowę i te pieniążki się przydają. Przydaj pieniążki, pieniądze, pieniążki to wiecie, tak się nie mówi. No, także tyle, ja się schylam po wiaderko, żegnam się z wami i takim oto szybkim, krótkim filmem myślę, że pokazałem sytuację, jaka jest u mnie. Także dziękuję wam, trzymajcie się, cześć!